seriozna dumka. Szanowni Państwo, znaczy może tak, granice mojego języka są granicami mojego świata, powiedział Ludwig Wittgenstein w swoim słynnym traktacie logiczno-filozoficznym i nie ma lepszego opisu tej naszej drogi transformacji, tej naszej dzisiejszej rzeczywistości niż właśnie to, w jaki sposób samoograniczając się tłumaczyliśmy sobie tą naszą polską drogę rozwoju w ostatnich 27 latach, tą naszą dziecięcą chorobę liberalizmu w takim kształcie dość karłowatym, w jakim przeprowadzano nas, można powiedzieć, przez te trudne wody transformacji gospodarczej. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam przeserdecznie tak naprawdę na tym 6. Kongresie Polska Wielki Projekt. Muszę powiedzieć, że mam troszeczkę pretensje do autorów tej nazwy, ponieważ zarezerwowaliście ją sobie na nazwę kongresu, a ona by najbardziej pasowała właśnie do Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który nasz rząd właśnie przyjął, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj już tego copyrightu mi nie oddacie na pewno, to przynajmniej wspólnie będziemy realizować dalej poszczególne elementy tego dużego planu gospodarczego, tego planu, który mam nadzieję zmieni naszą polską gospodarkę. Witam Państwa też jako osoby, które zawsze, właściwie od zawsze można powiedzieć, miały taką bezwarunkową miłość do naszej ojczyzny, a jest to warunek absolutnie konieczny rzeczywiście, żeby próbować rozpoznawać główne zagrożenia teraźniejszości i budować najbardziej odpowiednią politykę na przyszłość. Nie zawsze było też tak, jak to, co w słowie wstępnym pan profesor Krasnodębski podkreślił, że mogliśmy realizować pewne tematy konkretnie. Dzisiaj ten 6. kongres bardzo wyraźnie odróżnia się od wszystkich poprzednich, ponieważ rzeczywiście możemy podjąć się sami tego wielkiego dzieła naprawy Rzeczpospolitej. Tego dzieła, które ma za zadanie przywrócić Rzeczpospolitej przede wszystkim jej podmiotowość. Bo jakbyśmy popatrzyli sobie tak na dzisiejszy świat i spróbowali poszukać jakiejś takiej głównej osi polaryzacyjnej pomiędzy różnymi krajami, między różnymi państwami, bo w sensie instytucjonalnym jeszcze ludzkość nic lepszego nie wynalazła, to różne podziały tutaj, prawda, czasami się wymienia. Północ, południe, wschód, zachód, kraje uprzemysłowione, kraje koncentrujące się na usługach. A ja muszę powiedzieć Państwu taką refleksję moją po tych kilku intensywnych miesiącach, gdzie też często bywam w Brukseli, że zdecydowanie najważniejszą osią podziału, taką polaryzacją nadrzędną jest ten podział na kraje rozwinięte i kraje mniej rozwinięte, które próbują być rozwinięte, ale bardzo trudno jest im w obecnym porządku świata gospodarczego zmagać się i konkurować z tymi najbogatszymi. Jak ja bym to głębiej spróbował zdefiniować w kilku zdaniach, to teraz 2 minuty na ten temat. Więc dawniej można powiedzieć, tak trochę skrótem myślowym, podboje innych państw właściwie służyły temu, żeby je zdominować, wykorzystywać żywotne, prawda, siły podbitych narodów i budować swoją własną potęgę. Myśmy tracili tak w końcu naszą własną niepodległość od Sejmu Niemego w 1717 roku przez Traktat Poczdowski, w 1720, kiedy car Piotr I z Friedrichem I, królem pruskim, podpisał traktat o tym, żeby nie zmieniać polskich instytucji. Że one są świetne, tylko że świetne dla nich oczywiście. Zakaz vivente rege, wolna elekcja, liberum veto, prawda, i wiele innych pułapek instytucjonalnych, które sobie zaserwowaliśmy. Potem traktat Levenbolda i właściwie wpadliśmy w protekcję rosyjską, przypieczętowaną Sejmem Reblinowskim po elekcji Stanisława Augusta. Dzisiaj ten świat troszeczkę inaczej wygląda. Owszem, na Ukrainie toczy się rzeczywista, prawdziwa wojna. Ale dzisiaj rzeczywistość gospodarcza polega na tym, że te kraje, które są zdecydowanie silniejsze próbują i udaje im się to świetnie przez ostatnie 100 lat, tą swoją siłę dalej przedłużyć poprzez odpowiednie mechanizmy. I jakie to są te mechanizmy? Więc sto kilkadziesiąt lat temu, kiedy mądre państwa, takie jak Stany Zjednoczone przede wszystkim, Niemcy, mądre dla siebie oczywiście, Wielka Brytania, zauważyły, że tworzą się potężne korporacje, koncerny, które właściwie są w pierwszym odczuciu bardzo pozytywnym zjawiskiem dla danego kraju, bo bogacą bardzo szybko tych właścicieli przede wszystkim, ale z drugiej strony poprzez osiąganą coraz to mocniejszą pozycję monopolistyczną zagrażają porządkowi gospodarczemu wewnątrz kraju. Zagrażają zdrowemu takiemu schumpeteriańskiemu duchowi kreacji kapitalizmu, który właśnie wtedy jakby świętował i święcił swoje wielkie zdobycze i szedł przebojem przez cały świat. W związku z tym prowadzono prawo antymonopolowe, prawo antykartelowe, które przez wiele lat spełniało dobrze swoją funkcję, ponieważ ci monopoliści nie mogli realizować jeszcze większej renty, renty monopolistycznej, jak mówimy, która zresztą z punktu widzenia takiego ogólnego nie jest niczym bardzo złym, bo studentów na pierwszej roku historii uczy się, że każdy kapitalista, każdy przedsiębiorca próbuje dążyć do takiego umownego monopolu, to znaczy próbuje zbudować jak najsilniejszą pozycję gospodarczą po to, żeby jak największe korzyści odnosić. Okej. Z tym sobie jako tako poradzono, bardzo mocne prawo antykartelowe. Ale od konsensusu waszyngtońskiego w szczególności mamy do czynienia z globalizacją na poziomie międzynarodowym, a nie mamy instytucji międzynarodowych antykartelowych. I to prawo, które dzisiaj obowiązuje, ono nie odnosi się do globalnych korporacji międzynarodowych, które w różnych branżach z różnym natężeniem, ale w coraz większym stopniu realizują monopolistyczną rentę już nie tylko na poziomie jednego kraju, ale również na poziomie właściwie poszczególnych regionów świata, a czasami w wymiarze absolutnie globalnym. Mało tego. Ten ich monopol wzmacniany jest przez ówczesną, przez dzisiejszą taką świętość świata korporacyjnego, mianowicie prawo własności intelektualnej. To prawo własności intelektualnej służy przede wszystkim temu, żeby ci, którzy już coś wymyślą w ramach swojego wysokiego zaawansowania technologicznego, nie wpuszczali, prawda, czy żeby bardzo trudno było wpuścić kogokolwiek innego, czyli te bariery wejścia na dany rynek, na dany sektor są bardzo wysokie. No i jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, my po tym właśnie okresie naszej transformacji, kiedy byliśmy raczej liściem na wiśle niż płynącym w jakimś kierunku, raczej niż podmiotowym państwem, jesteśmy w miejscu takim, w którym mamy szansę tą podmiotowość odzyskać. Ale jednocześnie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo kiedy jeżdżę do Brukseli, to zauważam właśnie przede wszystkim ten podział na kraje rozwinięte i kraje, które próbują być bardziej rozwinięte, podmiotowe. Weźmy na przykład słynne, jeszcze pochodzące z Traktatu Rzymskiego, cały czas obowiązującego w przetransformowanej formule z 1957 roku, 4 swobody. Swobodę przepływu osób, usług, kapitału i towarów. Te trzy, zwróćcie Państwo uwagę, które świetnie wspierają rozwój gospodarczy krajów już bardzo dojrzałych, czyli swoboda przepływu towarów, bo tam są te wysokomarżowe produkty, wyżej zaawansowane technologicznie. Swoboda przepływu osób, bo ona służy wyciąganiu między innymi tych najlepszych naszych ludzi, prawda? Brain drain, temu drenażowi mózgu. Swoboda przepływu kapitału, no, tam jest 10-krotnie większa siła kapitałowa niż u nas. One fantastycznie działają, te trzy wolności, te trzy swobody. Natomiast ta czwarta, która polskim przedsiębiorcom mogłaby bardzo się przysłużyć, swoboda przepływu usług, ona cały czas nie działa. Prawda? Swoboda przepływu usług już kilka razy miała być lepiej uregulowana, miała być wdrożona w rzeczywistości, ale co się stało z tą kilka lat temu dyrektywą Wolkensteina, która pierwotnie była dobra, a koniec końców ze względu na rym, który tutaj występuje, niektórzy ją nazywają trochę inaczej. Nic z niej nie zostało prawie. W związku z tym mamy do czynienia z taką sytuacją, że nawet zasadnicze, fundamentalne prawa związane z istnieniem Unii Europejskiej są wykonywane głównie w taki sposób, który służy tym silniejszym. Inny przykład. Małe i średnie firmy versus te silniejsze. Mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że te małe i średnie są głównie polskie czy środkowoeuropejskie. To jest nasz kapitał, on próbuje rosnąć gdzieś tam, rwać ziemię pazurami i podbijać inne rynki. I w paru miejscach nam się udało. Na przykład 12 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to nikt nie zauważył, że mamy jakikolwiek sektor transportowy. Po 12 latach ta przedsiębiorczość Polaków doprowadziła do tego, że jesteśmy dzisiaj największą potęgą transportową w Europie. Mamy 150 000 tirów i podbijamy całą Europę. Ale to się już nie podoba, w związku z tym, bo zostało to zauważone przez naszych partnerów i konkurentów zarazem i w związku z tym wdrażane są rozwiązania takie jak minimum Long Zet czy Lumacron we Francji czy w Niemczech Milog. Czyli regulacje wewnątrzkrajowe, które jednocześnie dyrektywa o pracownikach delegowanych zaproponowana przez Komisję Europejską na poziomie całej Unii Europejskiej. To są rozwiązania, które przeszkadzają nam w naszej ekspansji, oprócz tej globalnej pozycji monopolistycznej, która została osiągnięta przez wiele przedsiębiorstw. I ci wszyscy, którzy osiągnęli już ten szczyt piramidy rozwoju, bardzo mocno, werbalnie chronią dzisiaj tą przestrzeń, prawda? Mówią, że globalizacja, liberalizacja, deregulacja, prywatyzacja, wszędzie wszystkiego, absolutnie jest tą jedyną właściwą drogą do rozwoju gospodarczego, bo im przede wszystkim one służą. Obraz nie jest czarno-biały, to nie jest tak, że każda prywatyzacja była zła i złodziejska i że w ogóle nam nie służy liberalizacja, prawda, na przykład w handlu. Przecież oczywiście handel generalnie jest dobry, ale byliśmy karmieni taką poprawnością polityczną, gospodarczą, że handel jest zawsze dobry i wszystkim w równym stopniu służy. Ale to jest oczywiście nieprawda. Dzisiaj to już wiemy, że handel służy przede wszystkim najsilniejszym, a czasami też służy po to, żeby podbić inne rynki. Że prywatyzacja nie zawsze jest tylko po to, żeby rozwijać firmy, które się kupuje, ale po to, żeby czasami zdobyć kawałek rynku i tą firmę zamknąć, co wiemy po przykładzie wielu polskich prywatyzacji w latach 90. w szczególności, prawda? Że swobodny przepływ kapitału zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia państw bardzo bogatych, które mają tego kapitału nadmiar, a to są właśnie głównie kraje rozwinięte, a zupełnie inaczej z naszego punktu widzenia. Więc to są takie zjawiska, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, które właściwie w takim dylemacie sprzed 200 lat ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych sformułowali, prawda, w tym swoim słynnym sporze Jeffersona z Hamiltonem. Jefferson mówił zawsze, że państwa było jak najmniej, a Hamilton wskazywał na konieczną obecność państwa w życiu gospodarczym. I dzisiaj widzimy coraz bardziej, że ta niewidzialna ręka rynku, która była sławiona u nas przez te wiele lat, w państwach dojrzałych jest zawsze wspierana przez bardzo umiejętnie zastosowaną, jak najbardziej widzialną siłę państwa. Że państwo w umiejętny sposób pomaga przedsiębiorstwom. Że nie ma tutaj takiego gigantycznego sporu i też takiego nie wkradł się tam taki fałsz jak u nas przez 20 lat, że państwo jest nikomu do niczego niepotrzebne, prawda? Że państwo jest złem koniecznym, najlepiej, żeby tylko jak najniższe podatki, prawda, od nas ściągało. Kraje dojrzałe myślą zupełnie inaczej. I my też powinniśmy traktować państwo jako najwyższe dobro, bo nic innego lepszego nie wynaleźliśmy od tych 5000 lat, odkąd Sumerowie pierwsze poważne państwa zaczęli tworzyć. I tak patrząc na tę kwestię, widzimy bardzo wyraźnie, że trzeba umieć porozumieć się w bardzo wielu kwestiach, ale przede wszystkim pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną, światem nauki i pracownikami. Mamy zbyt duże natężenie konfliktów w wielu miejscach i dlatego bardzo się cieszę, że teraz z powodzeniem udało nam się odbudować funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego, która w rzeczywisty sposób od kilku miesięcy zaczęła działać i w takim zdrowym konsensusie wypracowywać jak najlepsze rozwiązania. Więc kiedy jestem czasami pytany o to, jaki model kapitalizmu by wybrał, czy to model anglosaski bardziej, czy niemiecki, to zwykle odpowiadam na to, że wybrałbym przede wszystkim model republikański. Bo ten model republikański też najlepiej przystaje do polskich realiów, do polskiej historii i do polskiej duszy. A od tego też bardzo dużo zależy, czy mamy to głęboko w swoim sercu. I co przez to rozumiem? Rozumiem przez to stworzenie systemu, który byłby systemem jakby czerpiącym z tej triady wielkich osiągnięć ludzkości ostatnich lat, ale z bardzo dużym komponentem też naszych wielkich osiągnięć. Czyli z tego etosu demokracji i filozofii greckiej, z takiego państwowego etosu i republikanizmu z Rzymu oraz z chrześcijańskiej myśli od 2000 lat przejętej przez nas, zaadoptowanej 1050 lat temu i twórczo, bardzo pięknie rozwijanej. Rozwijanej w kierunku absolutnie unikalnym, takim jak walka o wolność naszą i waszą, może aż za dużo ich było w naszej historii, że się poświęcaliśmy za innych, walka o dobro wspólne, duch wolności, duch takiej zdrowo rozumianej tolerancji. To są nieprawdopodobne osiągnięcia, którymi mam nadzieję, że w tej dekadenckiej Europie dzisiaj będziemy w stanie ich zainspirować i doprowadzić do ponownego odrodzenia. Do ponownego odrodzenia tego w sumie przecież przepięknego kontynentu, z którego wyszedł dobrobyt, kapitalizm i dzisiejsza demokracja. Żeby to zrobić, to musimy mieć silną, podmiotową politykę. Politykę własną, która pozwoli nam realizować nasze własne cele, oczywiście w dzisiejszych ograniczeniach gospodarczo-politycznych, w których się znajdujemy. Temu przede wszystkim ma służyć Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale również pewne nowe sposoby podejścia do realizacji polityki, które staramy się zaszczepiać w życiu politycznym. Mamy bowiem u nas za dużo takich wewnętrznych, resortowych podziałów. Mamy za dużo rządów ministrów, raczej niż rządów Rady Ministrów, można powiedzieć. Za mało międzysektorowego, międzyresortowego myślenia, a 80% właściwie poważnych zadań państwa do realizacji, od których realizacji zależeć ma powodzenie naszego całego planu, leży pomiędzy różnymi obszarami, a może nawet więcej, może prawie wszystkie, ale na pewno co najmniej tyle. W związku z tym głębsza filozofia działania, większa zmiana filozofii działania jest niezwykle ważna, żeby osiągać skuteczność. Musimy się oczywiście też uczyć na błędach innych. Edmund Burke powiedział, że ten, kto nie zwraca uwagi na historię, musi popełniać błędy innych. Jednak zwrócić trzeba uwagę na to, że dzisiaj świat w tym zawirowaniu technologicznym tak szybko się zmienia, że musimy szukać naszej własnej, oryginalnej drogi rozwoju. I oprócz tych wszystkich różnych wzorców, dobrych i lepszych, oprócz zaadresowania tej trudnej polaryzacji bogaci-biedniejsi, oprócz znalezienia odpowiedzi na wielką siłę globalnych i potężnych korporacji, musimy również szukać też naszej oryginalnej drogi rozwoju. A myślę, że wielką inspiracją tutaj mogłaby być nasza solidarność po prostu, która do tego komponentu republikańskiego państwa, demokratycznego państwa prawa, jak to stoi dzisiaj w naszej konstytucji, dodaje ten komponent, silny komponent społeczny, bardzo silny komponent też chrześcijański w jakimś stopniu, prawda, jednej, drugiej brzemionalności i tak dalej. Myślę, że ta polaryzacja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, i tak już teraz przeskakuję na moment na krajobraz globalny, już zauważono w wielu miejscach, że to nie tędy droga. Że poziom nierówności, który świat osiągną po ostatnich 30-40 latach, jest niebywale wysoki. Dzisiaj, właśnie w tym roku, 1% ludzkości ma w posiadaniu większy majątek niż 99% pozostałej części ludzkości. No to chyba coś mówi, prawda? Coś tutaj jest z tym nie tak. I na pewno te kraje, które w odpowiedni sposób znajdą odpowiedź i dobrą trajektorię rozwoju, która doprowadzi do zmniejszenia tych nierówności, za 10-20 lat będą w lepszym położeniu niż te, które nie będą się tym interesowały i dalej będą tylko patrzyły na tego bożka PKB, jak on sobie tam rośnie, ten bożek PKB. I dlatego właśnie te opracowania wszystkie, prawda, słynne dzisiaj Piketty'ego, ale nie tylko, to nie jest tylko gadanie lewicowych ekonomistów, które jeszcze bardzo często jest wyśmiewane, ale jest potężnym problemem, narastającym problemem, bo rzeczywiście przyrost wartości kapitału jest dużo szybszy niż przyrost dochodów z pracy i przyrost samego PKB nawet, a już samo PKB u nas na przykład w ostatnich 15 latach urosło o 63%, a dochody pracowników o 40%, czyli nawet tutaj się nożyce rozjeżdżają, a co dopiero powiedzieć o nożycach pomiędzy kapitałem a pracą. Więc poszukiwanie tych nowych rozwiązań w oparciu o paradygmat solidarności, połączony jednak z umiejętnością współpracy oraz z konkurencją na zdrowym poziomie, która eliminuje mechanizmy monopolistyczne, przeciwdziała globalnym siłom monopolizującym poszczególne branże i poszczególne rynki, jest moim zdaniem tą najwłaściwszą odpowiedzią na tych kilka pułapek, które wpadliśmy. Jakie to są te pułapki i dlaczego w nie wpadliśmy? Może na początek kilka tych elementów rozwoju, na których przez ostatnie 26-27 lat można powiedzieć nasz wehikuł gospodarczy poruszał się, w oparciu o nie się poruszył. My, wychodząc z PRL-u, byliśmy biedni, ale byliśmy, można powiedzieć, po przenegocjowaniu długów z klubem paryskim i klubem londyńskim prawie niezadłużeni. Dzisiaj po tych 26 latach jesteśmy bardzo mocno zadłużeni. I to jesteśmy, proszę Państwa, zadłużeni głównie u zagranicznych wierzycieli. I to jest niebezpieczne, ponieważ jesteśmy w 8 najbardziej zadłużonych krajów świata. Mamy 2 100 000 000 000 zadłużenia całego naszego długu i to nie tylko publicznego, ale również prywatnego, a kryzys ostatnich 8 lat nauczył nas, że rozróżnienie między prywatnym a publicznym jest iluzoryczne, że w tych krajach, gdzie nawet dług publiczny był bardzo niski, jak w Irlandii czy w Hiszpanii w 2008 roku, w sytuacji, kiedy gospodarka prywatna, źle regulowana jednocześnie oczywiście, bo to wina była wspólna, popełniła ogromne błędy, to państwo musiało wejść w tą rolę jako pożyczkodawca ostatniej instancji po to, żeby ratować całą gospodarkę i uniknąć paniki. I dzisiaj dług publiczny Irlandii to jest 110%, a Hiszpanii to jest 100%, a był 20-25%, prawda? Miesza się to prywatne z publicznym. Nie patrzmy na to tak. Nasze zadłużenie zagraniczne jest ogromne, dlatego że jednym z tych mechanizmów wzrostu, jednym z mechanizmów napędu ostatnich 26 lat w zbyt wielkim stopniu będącym w użyciu był właśnie mechanizm zaciąganych długów za granicę. Dlaczego? Można powiedzieć, bo wpadliśmy w taką pułapkę konsumpcjonizmu, prawda, charakterystycznego dla III Rzeczpospolitej, gdzie przecież tym nas przede wszystkim karmiono. Prawda? Temu też między innymi służyła to odejście od polskości, od patriotyzmu, w ogóle patriotyzm, co to było za słowo, jakie niemodne, prawda? I zdecydowanie bardzo ostro przeciwstawiano się jakiemukolwiek pozytywnej pedagogice, pracom dydaktycznym nad patriotyzmem, państwem, budowaniem silnego państwa, a to silne państwo można oprzeć tylko i wyłącznie o inne paradygmaty niż te, w oparciu o które się rozwijaliśmy. Bardziej o inwestycje, bardziej o innowacje, bardziej o eksport, infrastrukturę, a nie o konsumpcję i zadłużanie się i import. Więc popełniliśmy te błędy i dzisiaj ten dług jest na poziomie brutto przewyższający nasze PKB, 120% naszego PKB. Jeden z najbardziej zadłużonych za granicą krajów świata. Drugie paliwo, które mieliśmy, to oszczędności. Właściwie ich nie mieliśmy, ale jak tylko one się pojawiały, to chętnie je przejadaliśmy. Co jest, powiedzmy, skorelowane z tym pierwszym. Brakowało nam oszczędności, zaściągaliśmy kredyty, rób ta co chce, ta, kupuj ta, prawda, tam wielkie sklepy w centrach miast, kuszące i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym nie mamy dzisiaj oszczędności. Dzisiaj te oszczędności są na poziomie niższym niż nasze inwestycje cały czas, podczas gdy wszystkie kraje w historii świata, nie ma takiego kraju w ostatnich 150 latach rozwoju dynamicznego, w którym ta zależność nie byłaby odwrotna, przynajmniej przez 20-30 lat. My dzisiaj musimy głęboko rozpocząć zmianę nad pracą, nad świadomością w naszym narodzie przede wszystkim. Bo jeśli się komukolwiek wydaje, że przyszło Prawo i Sprawiedliwość i to samo już tylko spowoduje, że będzie gospodarka pędziła wspaniale, to oczywiście jest to myślenie dość płytkie, ponieważ musimy zmienić wiele paradygmatów naszych właśnie gospodarczych. A do nich należy m.in. to, że musimy więcej budować polskiego kapitału, mieć więcej polskiej własności w polskim kapitale, ale to oznacza, że musimy uczyć się również oszczędności, gospodarności, jak to ładny tytuł Gali ostatniej, był lider polskiej gospodarności Gali tygodnika w sieci. Prawda? To jest piękne, odgrzebane, odzyskane polskie słowo. Gospodarność, połączenie przedsiębiorczości z oszczędnością. Bardzo mi się podoba to słowo odzyskane do współczesności. No więc mamy ten drugi wyczerpujący się mechanizm. Trzeci to ten cudowny mechanizm naszych przedsiębiorców, wielu z nich tutaj siedzi też na sali, którzy potrafili adaptować rozwiązania, innowacyjne rozwiązania z krajów zachodnich, krótko mówiąc, i poprzez to przyrosty naszej wydajności były rok po roku bardzo duże. Ale prawo malejących korzyści skali powoduje, że dzisiaj już te przyrosty wydajności są coraz mniejsze. I to cudowne paliwo, to bardzo dobre paliwo, to zdolność do imitacji, ale w pozytywnym rozumieniu tego słowa, ono już się wyczerpuje. Czwarty element to nieponoszenie kosztów CO2, emisji dwutlenku węgla. Dzisiaj jesteśmy brani w imadło coraz mocniej polityki klimatycznej unijnej, ETS, non-ETS, MSR, odnawialne źródła energii i problemy, które się z tym wiążą i które zmuszają nas do ponoszenia coraz to wyższych kosztów z tego tytułu, w związku z tym zmniejszają konkurencyjność poszczególnych naszych branż. Czyli kończy się też ta złota nasza era i ten woreczek coraz cięższy jest przytoczony do naszego paska. Wreszcie środki unijne, one rzeczywiście będą mniejsze za kilka lat, nie tylko dlatego, że Unia Europejska się zmienia, ale też dlatego, że zmienia się filozofia tworzenia budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza więcej środków te bogate kraje chcą wydawać na innowacje. Surprise, surprise, powiedziałby Brytyjczyk, prawda? To znaczy właśnie przede wszystkim dla siebie, bo z innowacji najwięcej korzystać potrafią ci, którzy są już najwyżej rozwinięci. I my będziemy w związku z tym w mniejszym stopniu beneficjentami tych środków niż do tej pory, a nawet do tej pory, tak szczerze mówiąc, to według obliczeń bardzo, bardzo dokładnych, z 80% czy 80 centów z każdego euro wraca do Unii Europejskiej w postaci zamówień publicznych i różnego typu zleceń z powrotem. W związku z tym my jesteśmy takim beneficjentem umiarkowanym, a jak jeszcze weźmiemy pod uwagę to, od czego zacząłem to mój wstęp, czyli fakt, że wraz z wejściem do Unii Europejskiej przyjmujemy jednocześnie porządek regulacyjny krajów zachodnich, wyżej rozwiniętych, który to porządek regulacyjny, umownie można powiedzieć, bo tutaj żadnej habilitacji na ten temat nie napisałem ani nie czytałem, służy przede wszystkim tym wyżej rozwiniętym, myślę, że większość przedsiębiorców się z tym zgodzi, to wniosek z tego jest prosty, że beneficjentem w związku z tym są ci, którzy te regulacje narzucają. Jak tylko polski sektor transportowy zaczął być silny, jak powiedziałem 10 minut temu, to powstają regulacje przeciwko temu sektorowi. Ostatnia dyrektywa antynawozowa, jak zapytałem osoby w Brukseli będącej, z czym się Pani kojarzy ta dyrektywa, jak ona wygląda, to odpowiedź była taka, no to jest tak, że jak jakieś przedsiębiorstwo z Europy Środkowej i Wschodniej staje się za silne, no to właśnie powstają regulacje unijne, które mają je przydusić. dlatego w niektórych miejscach jest ona nazywana dyrektywą przeciwko azotom SA, prawda, tej polskiej firmie, bo ona przede wszystkim uderza w azoty. Więc nie będziemy mieli również tego dodatku, można powiedzieć, i w związku z tym dzisiejsza sytuacja jest trudniejsza. A oprócz tego, że nie będziemy mieli tych 5 różnych napędów, to mamy do czynienia z sytuacją taką, że wpadliśmy w kilka pułapek. I jedną z tych pułapek jest właśnie pułapka rozwoju zależnego, czyli to ogromne zadłużenie będziemy jakby odkręcać przez co najmniej 20-30 lat. A odkręcić możemy tylko dzięki polskim przedsiębiorcom, ich zdrowej, konkurencyjnej produkcji, ich usługom, które będą również eksportować i dzięki temu będziemy repatriować kapitał. Będziemy dzięki temu silniejsi również kapitałowo. Kolejna pułapka to pułapka średniego dochodu, o niej już często mówiliśmy w różnych miejscach, czytaliście Państwo na pewno wiele. Ona powoduje, że właśnie nasi pracownicy za mało zarabiają, nie mają tej siły nabywczej, która pozwoliłaby im tworzyć większy, mocniejszy rynek, a jednocześnie już za dużo i w związku z tym producenci bardzo często grożą przesuwaniem się tej produkcji dalej gdzieś na wschód. Kolejna pułapka, którą świetnie rozumieją przedsiębiorcy, to jest pułapka przeciętnego produktu, czy niskomarżowego produktu. Nie mamy marki polskiej, nie mamy marki polskich produktów zazwyczaj, która byłaby wystarczająco silna, żeby mieć wysokie marże. Dzisiaj świat biznesu, świat gospodarczy jest zbudowany wokół kilku takich podstawowych parametrów. Jakie są marże, kto kontroluje regulacje, kto wyznacza standardy, kto określa normy, kto jest dysponentem kapitału. I te 5 głównych elementów powodują, że ci, którzy dzisiaj mają te główne sznurki w swoich rękach, determinują rozwój przyszłości. Ale jeżeli nie jesteśmy podmiotowi, to tym bardziej nie znajdziemy naszej wewnętrznej odpowiedzi na te wielkie wyzwania teraźniejszości, na te wyzwania, które tworzą właśnie nową sytuację, nową przestrzeń w ramach tej rywalizacji międzynarodowej, rywalizacji gospodarczej. Ta pułapka też się manifestuje taką cechą, czasami niektórzy się potrafią zdziwić, że to przytaczam, ile kosztuje kilogram polskiego eksportu. Kilogram polskiego eksportu kosztuje euro 70, a niemieckiego 5 euro, szwajcarskiego 6, prawda? I to pokazuje, jak wiele myśli ludzkiej jest zaszyte w produkcji kogoś innego. A jak stosunkowo mało u nas, a jeszcze dodatkowo oprócz tego wszystkiego 2/3 polskiego eksportu, 2/3, szanowni Państwo, polskiego eksportu to jest eksport firm zagranicznych. Tak? Czyli dobrze, że on jest. Ja też tutaj widzę szklankę do połowy pełną, raczej niż do połowy pustą, bo jakby jego nie było, to by nasz handel był w jeszcze głębszym deficycie, a tak to właściwie od 2 lat mamy pierwszy raz nadwyżkę handlową. Mielibyśmy jeszcze większy deficyt na rachunku bieżącym, a tak to mamy po raz pierwszy od właściwie 25 czy 125 lat mamy nadwyżkę na rachunku bieżącym. W związku z tym można powiedzieć, po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie pogarszamy sobie tej sytuacji pod tytułem coraz większe zadłużenie za granicą, bo każdy deficyt na rachunku bieżącym odkłada się w postaci negatywnej, ujemnej międzynarodowej pozycji walutowej brutto albo netto, jak zróżnicujemy to z naszymi aktywami za granicą, których mamy niewiele, ale trochę mamy, one głównie są w naszym banku centralnym w postaci rezerw walutowych. A więc im więcej przemysłów wiedzochłonnych będziemy budować, im więcej tej innowacyjności, tej bliskiej współpracy między państwem, administracją publiczną, między instytutami, uczelniami a przedsiębiorstwami, tym więcej będziemy potrafili naszej myśli ludzkiej zaszyć w tych produktach i wyższą korzyść gospodarczą z tego odnosić. I odwrotnie, jeżeli nie przebudujemy tego systemu, który jest dzisiaj, no to tego nie osiągniemy. Dlatego właśnie taka siła polityczna jak nasza ma szansę to przebudować. Dzisiaj w domenie państwa polskiego jest 138 różnych instytutów badawczych, prawda? Ale 1/3 z tych instytutów badawczych żyje w dużym stopniu albo nie w większości z wynajmu nieruchomości. Czy to nie jest, byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne, można powiedzieć. Niektóre instytuty przedkładają taki plan biznesowy dla nas, żeby właśnie kupić im nieruchomość, bo one wtedy będą miały z czego żyć. No niestety to właśnie nie jest śmieszne. I dlatego właśnie my mamy szansę, jak jaszcząb między wrony, te ospałe, prawda, wejść i rzeczywiście coś zmienić. Dlatego też jest taki wściekły atak, bo w tych instytutach badawczych, podobnie jak w korporacji prawniczej, my chcemy, żeby Polska była państwem prawa, a nie państwem prawników, państwem dla prawników. Chcemy, żeby uczelnie, które żywcem zostały przeniesione z PRL-u, poddawane były innym, rynkowym regulacjom i zupełnie inaczej zaczęły funkcjonować właśnie we współpracy z przedsiębiorstwami, bo one, podobnie jak administracja publiczna, pełnią funkcję służebną. Przede wszystkim powinny pełnić funkcję służebną. One służą do tego, żeby nasycać właśnie jak najbardziej tą myślą poszczególne produkty i usługi. I żeby odpowiedzieć na te wyzwania, na te pułapki, w które wpadliśmy, zaproponowaliśmy w planie rozwoju kilka takich podstawowych filarów. Pierwszy nazwaliśmy reindustrializacją, bo rozumianą współcześnie oczywiście, rozumianą tak, żeby jak najwięcej było nowoczesności zakotwiczonej w dzisiejszych przemysłach. Nie możemy myśleć o tym jak o industrializacji sprzed 40, 50, 60 lat, bo to byłby anachronizm. Musimy wejść na tą dzisiejszą czwartą falę rewolucji, bo w trzech poprzednich nie mogliśmy uczestniczyć, prawda? Kiedy pierwsza rewolucja przemysłowa, wiek pary się rozpoczynał, to my traciliśmy niepodległość akurat w dramatycznym, prawda, zrywie. Zrobiliśmy epokowe osiągnięcie jak Konstytucja 3 maja, ale tą niepodległość utraciliśmy. Kiedy druga fala rewolucji przemysłowej się rozpędzała, czyli wiek elektryczności, no to my walczyliśmy o odzyskanie niepodległości, prawda? Kiedy trzecia, i broniliśmy w 20 roku całej Europy właśnie przed bolszewikami. Kiedy trzecia fala rewolucyjna, czyli wiek informatyki i telekomunikacji nastał, to my znowu walczyliśmy o odzyskanie niepodległości w PRL. A teraz jest czwarta fala rewolucji cyfrowej. Robotyka, robotyka, mechatronika, automatyzacja wszystkich procesów, informatyzacja, elektronizacja wszystkiego, co się tylko da. Ona niesie w sobie inne wyzwania, bo jak wszystko sobie zautomatyzujemy, a świat idzie w tym kierunku, że coraz to bardziej skomplikowane procesy produkcyjne będą automatyzowane, to co ludzie będą robić? Kiedyś też zagłębiłem się w jakąś książeczkę w tej kwestii. Pewien uczony, który w ramach zespołu badawczego stwierdzono, że 47 zawodów zniknie w ciągu najbliższych 5 lat, tylko w Stanach Zjednoczonych 47 zawodów i tam była też taka odpowiedź, że może usługi, prawda? Ale jakie to coraz bardziej są skomplikowane usługi? No to może na przykład jeden będzie od mycia płytek na basenie, tych kafelków na basenie po prawej stronie, a drugi będzie wyspecjalizowany w myciu kafelków na basenie po lewej stronie. Czy chcemy takiego świata? Czy takiej specjalizacji chcemy? No nie chcemy. Więc trzeba szukać nowych zajęć, nowych rozwiązań, ale też nowych sposobów funkcjonowania państwa. Państwa, które będzie na tyle mądre i redystrybucyjne, że da z jednej strony przestrzeń, konkurencyjną przestrzeń do bogacenia się dla tych przedsiębiorczych, dla tych naszych wspaniałych właścicieli, kapitalistów małych, średnich, większych firm, ale jednocześnie, ponieważ oni ten przyrost własności, przyrost bogactwa będą mieli coraz szybszy, to stworzy odpowiednie mechanizmy i odpowiednią świadomość również, żeby wszyscy pozostali mogli używać swoich głów i swoich rąk i swoich serc do innych, produktywnych, nawet nie powiem pracy, tylko zajęć, które może tak będzie świat wygląda za 50 lat. Zobaczymy. Wracając w związku z tym do tych wyzwań współczesności, reindustrializacja, nowoczesne, bo chcemy wygrać te najbliższe 20 lat. Drugi filar, wspieranie firm, wspieranie małych i średnich firm, w szczególności dlatego wczoraj ogłosiliśmy pierwszy pakiet 100 kilkudziesięciu uproszczeń, ułatwień. Niektóre te ułatwienia dla biznesu są malutkie, inne całkiem spore, bo na przykład dzisiaj przedsiębiorca musi przechowywać przez 50 lat akta pracownicze, prawda? No to ja Państwu gwarantuję, że 98% przedsiębiorców tego nie robi, więc jest to fikcja i ten obowiązek będzie spoczywał na ZUS-ie. Albo inne obowiązki dla firm, które mają 20 pracowników, inne, które mają 50 pracowników, bo jakoś tak się dzieje w Polsce, że w Polsce jest najwięcej firm do 19 pracowników. A potem się nagle kończy, urywa wszystko i już mamy firmę 30-40 pracowników. No Polak jest kreatywny i potrafi sobie poradzić z różnymi anomaliami. Więc uproszczenia i wsparcie dla firm po to, żebyśmy ten wyścig, który i tak jest trudniejszy, bo mamy mniej kapitału, gorsze technologie i startujemy 100 metrów za tymi bogatszymi, żebyśmy w lepszy sposób potrafili wykorzystać nasze szanse, naszą przedsiębiorczość, nasze położenie i nasz szczupły kapitał. Trzeci element to pozyskiwanie tego kapitału dla rozwoju. I tutaj każdą złotówkę musimy oglądać z każdej strony, bo mamy go niewiele, tego naszego wewnętrznego kapitału. Ale z drugiej strony chcemy przyciągać też ten najbardziej produktywny kapitał zagraniczny. No to możecie powiedzieć, drogi Panie Morawiecki, coś tutaj jest niespójnego. Jak nam tutaj Pan opowiada, że przez pół godziny, że ta zależność jest niebezpieczna, a jednocześnie mówi Pan, że tutaj warto przyciągać ten kapitał. No to odpowiadam, tak, na pierwszy rzut oka jest taka niespójność rzeczywiście, ale z drugiej strony my ją adresujemy w taki sposób, że po pierwsze produkcyjny kapitał, nie ten, który wykupuje nasze najbardziej produktywne dzisiaj firmy, ale ten, który jest, to się mówi, inwestycją greenfieldową, bezpośrednią inwestycją zagraniczną, inwestycją technologiczną, której my i tak nie mamy. Warto go przyciągać, bo od niego rozchodzą się kręgi na wodzie, rosną polskie firmy, kooperanci, uczymy się tej technologii, przejmujemy tą technologię, tą know-how, a po drugie, i tak byśmy nie mieli nigdy tych inwestycji. W związku z tym przynajmniej jest praca i przynajmniej jest trochę tych podatków stąd, bo zwykle nie jest to CIT, ale przynajmniej są trochę innych podatków, VAT i PIT, a więc warto. A po drugie, jak przyciągamy kapitał portfelowy, to staramy się przyciągać kapitał portfelowy nie spekulacyjny, tylko przyciągać kapitał długoterminowy. A na skutek luzowania monetarnego w krajach bogatszych w ciągu ostatnich 7 lat, które to luzowanie monetarne się odbywa jedno za drugim, stopy procentowe dzisiaj są już, szorują po ziemi, z tak zwana zero interest rate policy, czyli pieniądze są prawie za darmo, można powiedzieć, no za 1%, 2%, to naprawdę tak niskie. I w związku z tym, jak nasi przedsiębiorcy albo my, proponując pewne projekty infrastrukturalne, będziemy w stanie zaproponować wyższą stopę zwrotu, to warto jest pożyczyć, a na przykład firmy ubezpieczeniowe na całym świecie cierpią właśnie dzisiaj z tego powodu najbardziej, a zwłaszcza już firmy ubezpieczeniowe na życie i emerytalne, bo one zwykle inwestowały w długoterminowe obligacje 10-30-letnie, z których to obligacje wypłacały później wynagrodzenia, czyli wypłacały pensje dla swoich emerytów. A jak mamy te pensje wypłacać, skoro 10-letnie obligacje są 0,5% dzisiaj, prawda? Albo 1%. No to nie takich emerytur się spodziewali emeryci, którzy wkładali tam przez 40 lat pieniądze do tych funduszy emerytalnych i funduszy ubezpieczeń na życie. Więc oni wpadli też w taką pułapkę, w związku z tym nie ma tygodnia, żebym ja nie rozmawiał z funduszami różnymi z całego świata, starając się ich przyciągnąć, ale gwarantuję Państwu po bardzo dobrym koszcie tego kapitału. No niestety jesteśmy w takiej pułapce, że prostych rozwiązań nie ma i nie mamy też takiej świadomości narodu, żebyśmy nagle sobie zacisnęli pasa przez 15 lat bez tego kapitału zagranicznego, bo to byłoby inne wyjście, ale wątpię, że jesteśmy mentalnie przygotowani na takie wyrzeczenie, prawda? To zostało na pewno stracone bezpowrotnie wraz z tymi różnymi perturbacjami ostatnich lat 70, straszna druga wojna, potem komunizm, a potem pedagogika wstydu III Rzeczpospolitej, którą dopiero teraz z trudem odbudowujemy, jeśli chodzi o tą głęboką miłość do ojczyzny. Czwarty filar, eksport, ekspansja za granicą, bo ona daje wyższe korzyści skali, dają wyższe zyski dla naszych przedsiębiorców. Pomagajmy im w tej dyplomacji gospodarczej, to jest bardzo ważne. I piąty wreszcie, który jest znakiem firmowym naszej ekipy rządzącej, to jest rozwój zrównoważony, dużo bardziej zrównoważony. Nie taki dziwoląg semantyczny jak ten polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwój, prawda, który po staropolsku można by powiedzieć, że co tam z pańskiego stołu skapnie. Nawet Anglicy mówią tak, trickle down policy, prawda, czyli spuszczamy pieniądze z góry w bank centralny do banków, banki do korporacji, korporacje do bogatszych tam części społeczeństwa, w nadziei, że gdzieś tam to pojawi się też na dole. No nie bardzo się pojawi przez 8 lat. Polaryzacja, jak powiedziałem wcześniej, cały czas postępuje. My chcemy postawić na rozwój dużo bardziej zrównoważony, taki w tych miejscach również bardziej zaniedbanych, Polsce powiatowej, prawda, Polsce, która czasami jest nazywana Polską B czy Polską C nawet, i rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby wykorzystać ten wielki potencjał, który tam drzemie i spowodować, żeby bliżej było z tamtych ośrodków do jakichś wiosek i małych miasteczek, do większych i mniejszych miast w okolicy, niż wsiąść w przysłowiowego Ryanaira i polecieć do Londynu czy do Dublina na zmywak, czyli na zawsze. Przecież dzisiaj mamy mieliśmy taką falę emigracyjną w ostatnich 8 latach, jaka większą niż w czasach solidarnościowych. To jak lepiej określić, prawda, czy to był kraj sukcesu, czy wielkich problemów. I to wszystko, szanowni państwo, tych 5 filarów w moim głębokim przekonaniu ma służyć zbudowaniu 3 takich podstawowych elementów. Silnego społeczeństwa, silnych elit i silnych instytucji. Zaczynając od tego silnego społeczeństwa, ono na pewno będzie silne wtedy, kiedy będziemy mieli mocny, głęboko zakorzeniony patriotyzm. Kiedy będziemy wierzyli i wiedzieli, że siła państwa polskiego jest ogromną, przeogromną wartością samą w sobie. I to społeczeństwo oczywiście trzeba odbudowywać jako społeczeństwo obywatelskie na najróżniejsze sposoby. Silne instytucje, czyli znowu powrót do tego, co Prawo i Sprawiedliwość też robiło w pierwszym, krótkim, burzliwym okresie swojego działania, kiedy powstało CBA, NCBR. Silne instytucje, które zdolne będą do analizy strategicznej. Dzisiaj w samym CIA blisko 10 miliardów dolarów wydawanych jest na gry strategiczne, symulacje strategiczne, prawda? Czyli na przewidywanie tego, co się może wydarzyć w najróżniejszych wariantach. Jak dobry, znakomity szachista Garry Kasparow tam gdzieś ze 13 ruchów do przodu przewiduje, w dojrzałych państwach myślę, że z 5 ruchów do przodu też przewidują. No, my mamy tutaj na pewno spore problemy. Mamy dobrą często wolę, chcemy dobrze, my szczególnie, ale potrzebna nam jest głęboka analiza Centrum Studiów Analiz Strategicznych, które pozwolą nam w tym wirującym i bardzo trudnym do zrozumienia świecie, gdzie właśnie tam na niektórych, prawda, gabinetach i państwach rodzą się nowe regulacje, nowe normy, nowe standardy, a to od nich będą zależały te marże i siła gospodarki danego kraju. Pozwolą nam to lepiej wszystko zrozumieć i coś poprzeć, a przeciwko czemuś się odpowiednio wcześnie przeciwstawić. Na tyle, ile oczywiście możemy. Więc te silne instytucje i silne społeczeństwo są niezwykle ważne. Ale bodaj nie mniej ważne są właśnie silne elity, których oczywiście po tych ostatnich 80 latach naszej historii mamy garstkę, prawda? Mamy ich o wiele za mało. W ogóle taka definicja elity, jak sobie myślałem o tym, to przede wszystkim ludzie, którzy myślą o dobru wspólnym, prawda? No bo czym się różni bardzo dobry lekarz, tutaj na pewno statystycznie są tacy, od szewca, albo świetny informatyk, od krawca, liczył tak naprawdę. Ten trochę bardziej skomplikowany mechanizm naprawia komputer, czy człowieka, a tamte buty, zresztą zrobić dobre buty też nie jest łatwo. Natomiast prawdziwa elita to ci, którzy troszczą się o dobro wspólne, o innych po prostu, tak jak była to żarła. Inteligent to jest ten, który troszczy się o innych, prawda? Taka prosta definicja. I te mądre elity, mądre obywatelskie społeczeństwo i przewidujące sprawne instytucje doprowadzą do silnej gospodarki i poprawią bezpieczeństwo naszego kraju. Dlatego staramy się wyszukiwać takie nisze działań, w których możemy nie tyle kopiować tych, którzy odnieśli sukces, ale również wyszukiwać nowych miejsc, nowych obszarów, w których możemy odnosić sukces. Takim obszarem jest właśnie na przykład ta mobilność elektryczna. No bo czy my możemy konkurować na silniki diesla albo silniki benzynowe? No nie bardzo, oni je robią od 100 lat, prawda, i są świetni w tym, każdą śrubeczkę już mają dopracowaną. Natomiast możemy konkurować w mobilności elektrycznej, w autobusach elektrycznych, których producentów już mamy, prototypy samochodów elektrycznych, które osiągają do setki w 5,5 sekundy, prawda, czyli ogromne osiągnięcie. Tam możemy na pewno powalczyć. Oczywiście nie znaczy to, że nie mamy konkurencji, ale ta konkurencja dopiero się rodzi i mamy szansę, bo jesteśmy zdolnym, wspaniałym narodem, który wychodzi dopiero z tej świadomościowej zapaści ostatnich 70 lat. Więc takich miejsc szukamy. Drony. Właśnie wczoraj pani premier podpisała... Proszę? Tak jest. Graf, do grafenu za chwilkę wrócę rzecz. Pani premier podpisała umowę o budowie dwóch promów. Wcześniej te promy kupowaliśmy w Chinach, ale poprzez odpowiedni montaż linii finansowo-derywatowych, stworzenie jednej instytucji rozwojowej, Polski Fundusz Rozwoju, właśnie wczoraj podpisaliśmy pierwszą umowę o budowie polskich dronów. Każdy po $100 milionów mniej więcej, czyli razem inwestycja blisko $1 miliarda złotych i jakoś można było to zrobić. Na pewno będzie się rozwijała polska technologia dzięki temu, miejsca pracy będą tutaj. Może te promy nie będą takie super błyszczące. Miejcie Państwo troszeczkę dla nas też wyrozumiałości, dla naszych, mówię to oczywiście umownie dla nas, dla naszych producentów. Tak? Mamy pendolinę. Może warto było poczekać ze 2-3 lata. Mielibyśmy te darty, one przez moment by się psuły, ale uczymy się na błędach. W przemyśle tak skomplikowanym jak 150 000 elementów jednego wagonu, no trzeba popełniać błędy, bo inaczej nigdy nie dojdziemy do tego poziomu rozwoju, gdzie są tamci. W związku z tym szukamy takich właśnie miejsc. Tutaj padło pytanie o grafę. No, mamy taką sytuację w Polsce, że jesteśmy czasami rzeczywiście znakomici, genialni, ale mamy słabość pod tytułem nieumiejętność komercjalizacji bardzo wielu produktów. I z grafenem było właśnie tak. Nikt nam jego za bardzo nie ukradł tego grafenu, prawda? Myśmy go rzeczywiście wymyślili, ale brak umiejętności, choć nie jest to akurat w tym przypadku tylko brak umiejętności, ale też brak siły kapitałowej i brak sieci dystrybucyjnych powoduje, że jesteśmy w tym niesamowicie trudnym położeniu, no właśnie w takiej pułapce trochę, do której, żeby wyjść, potrzebujemy silnej zwartości i takiej atmosfery jak w II Rzeczpospolitej, a nie takiej, jaka była do niedawna. Bo dzisiaj ci, którzy kontrolują pierwszą i ostatnią fazę produkcji, wdrażania produktu, osiągają najwyższą marżę, prawda? Na osi Y takiego wykresu można wyobrazić sobie literkę U i na osi Y jest wielkość marży i wartości dodanej. To najwyższa marża jest na początku tego procesu, czyli tam, gdzie są badania, rozwój, design, prawda, i wprowadzanie produktów na rynek, i potem się bardzo opada gwałtownie już ta marża. Tam jest produkcja. Dlatego Apple produkuje swoje iPhony w Chinach. I z każdego iPhone'a Chińczycy dostają, owszem, jakieś tam $25 czy $30. Ale pierwszą fazę i ostatnią kontrolują oni. Ostatnia, czyli marketing i dystrybucja. Czyli jakie są kanały dystrybucji. I myśmy się tych kanałów dystrybucji w dużym stopniu wyzbyli. w latach 90., prawda? Kiedy Francuzi nie pozwalali na budowę sklepów wielkopowierzchniowych u siebie, w centrach miast i na obrzeżach, w Paryżu Państwo takiego nie zobaczycie, to przyszli do nas i wybudowali u nas te sklepy wielkopowierzchniowe w samych centrach i są one nam do dzisiaj. Więc kiedy my taką śmiałą intuicją gospodarczą, taką introspekcją gospodarczą stwierdziliśmy, że warto podatkować sklepy wielkopowierzchniowe, zostaliśmy zaatakowani przez Komisję Europejską. No bo właśnie nawiązane do tego, o czym mówiłem na początku, opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych byłoby elementem wyrównywania szans dla tych mniejszych sklepów. Skoro monopoliści mówią umownie, prawda? Bo jest tam taki oligarchiczny podział rynków w sklepach wielkopowierzchniowych, ale oni mają absolutnie dominującą siłę. I w związku z tym nasz handel, który w historii gospodarczej ostatnich 200 lat widać było, że te bogate kraje tworzyły swoje bogactwo i tworzyły swoją klasę średnią w dużym stopniu w oparciu o handel, nasz handel się średnio wykształcił. Owszem, my jesteśmy na tyle zdolni, że zdolnym narodem i przedsiębiorczym, że i tak on się trochę wykształcił, ale został zdominowany w dużym stopniu przez innych. Przez tych monopolizujących, prawda? Bo oni, petryfikując swoją pozycję monopolistyczną, gwarantują sobie uzyskiwanie wyższych marż na przyszłość. Mamy zatem mało troszeczkę takiego głębokiego zrozumienia mechanizmów gospodarczych. Słowacki pisał w grobie Agamemnona: sęp ci wyjada nie serce, lecz mózgi, prawda? Czyli no, mamy tego serca wiele tutaj, na dłoni, wszędzie. To serce, ale czasami za mało tego właściwego przywództwa i elit, które pokażą, gdzie leży sedno zrozumienia mechanizmów gospodarczych czy poszczególnych branż i pokażą drogę, ścieżkę rozwoju w tym no, gwałtownie zmieniającym się jednocześnie świecie, bo z takim światem mamy właśnie dzisiaj do czynienia. Więc tak, Szanowni Państwo, patrzę też na te nasze wyzwania i chciałbym w ten sposób może też wykorzystując naszą jedyną noblistkę, prawda, która charakteryzowała się nieprawdopodobnym uporem, zaszczepić i poprosić o taki upór, o cierpliwość i upór taki jak ona miała, Maria Skłodowska-Curie, jedyna kobieta i jedna z czterech osób, które miały 2 razy Nobla, ale właściwie 1 z 3, bo ten 4. to dostał za Nobla za działania przeciwko proliferacji broni nuklearnej. Chyba najlepsza sytuacja od pokoju w Dywilinie, czy w pokoju w Polanowie na pewno, prawda, czyli od prawie 400 lat, od ponad 350 lat. Mimo różnych ryzyk mamy do czynienia dzisiaj z taką szansą. Żeby ją wykorzystać odpowiednio, to myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy w ramach takiego kongresu jak ten szukać tych ścieżek przyszłości. Herbert kiedyś pięknie napisał Zbigniew Herbert o prawych i rozumnych w swojej elegii na odejście pióra, atramentu i landy. Nigdy nie wierzyłem w ducha dziejów, ten jego słynny pasus. On się kończy właśnie, że tłumów na czele, zbirów na czele oszalałych tłumów przeciwko garstce prawych i rozumnych. Była nas chyba w jakimś sensie garstka tej III Rzeczpospolitej. Wielka zasługa dla Państwa, że tę wartość pielęgnowaliście, tworzyliście w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt, że ten pierwiastek republikanizmu przechowaliście do dzisiaj i mamy szansę ten nowoczesny republikanizm dzisiaj wdrażać i właśnie tworzyć takie rozwiązania, które będą coraz bardziej umacniały Polskę. Polska jest takim jednym wielkim projektem nie na lata, nie na dekady, ale na pokolenie. I zrozumienie tych wyzwań dzisiejszych, ale też tej trajektorii na przyszłość i też tego, że właściwie to przede wszystkim świadomość w naszym przypadku określi byt, nawet bardziej niż byt, świadomość, bo jeśli zrozumiemy te wyzwania i zbudujemy w sobie odpowiednią siłę, upór Marii Skłodowskiej, świadomość, to osiągniemy sukces, to wtedy ta Polska Wielki Projekt będzie tym naszym spełnionym marzeniem. Życzę Państwu wspaniałych, owocnych obrad i do zobaczenia na różnych sesjach. Dziękuję bardzo. Seriozna Dumka.